Porównajmy te dwie liczby. 9,97 oraz 9,798. Chcemy wiedzieć, która liczba jest większa, a która mniejsza. W porządku, zacznijmy po kolei. Obie liczby mają 9 całości. Idziemy dalej. Tutaj mamy przecinki, czyli przechodzimy do części ułamkowej. W tym miejscu mamy 9 części dziesiątych, w tym miejscu mamy 7 części dziesiątych. Od razu możemy powiedzieć, że ta liczba będzie większa, ponieważ na tym miejscu pierwszym po przecinku mamy większą liczbę. Nieważne, co jest tutaj dalej po prawej stronie w tej drugiej liczbie, mogłyby być same dziewiątki, ale i tak będzie mniejsza. Dla pewności zapiszmy. Tutaj powiedziałam, że mamy 9 i tutaj też mieliśmy 9 jedności. Dodać. Mamy 9 części dziesiątych, czyli 9 dziesiątych. Tutaj mamy 7 dziesiątych. Idziemy dalej. Tutaj mamy 7 części setnych, czyli 7 setnych. Tutaj mamy 9 części setnych. Tutaj nie mamy w ogóle części tysięcznych, a tutaj mamy 8 tysięcznych. W porządku, spróbujmy to dodać. Tutaj, aby dodać te ułamki, muszę mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem, najprostszym wspólnym mianownikiem będzie 1000. Zatem rozszerzymy te ułamki do 1000, czyli tutaj dopiszemy po zerze, czyli inaczej pomnożyłam ten ułamek w liczniku i w mianowniku przez 10, a tu pomnożę przez 100, czyli dopiszę 2 zer. Dodajmy 9, to jest inaczej 9 tysięcy tysięcznych. Zapiszę, to jest inaczej 9 tysięcy tysięcznych. To jest właśnie 9. I zapiszę w ułamku 9 tysięcy, dodać 700. 9 tysięcy 700, dodać 90. Dodać 8. Mamy 9798. Dodałam same liczniki. W mianowniku mam 1000. Czyli ta liczba zapisana w ułamku zwykłym to jest 9798 tysięcznych. Spróbujmy zapisać tę liczbę jako ułamek zwykły. Żeby łatwo nam było porównać, również chciałabym mieć mianownik 1000. Tu już wiemy, że to jest 9000 tysięcznych. Dodać. Tutaj też rozszerzymy, czyli będę miała tutaj 2 zera. Tutaj po zerze dodam, czyli tutaj mam 900 tysięcznych i tutaj mam 70 tysięcznych. 70 tysięcznych. Ile to będzie? To będzie 9970. I w mianowniku 1000. Który ułamek jest większy? Jeżeli mamy ułamki zwykłe o tych samych mianownikach, czyli tych liczbach na dole, to większy jest ten, który w liczniku, czyli na górze, ma większą liczbę. Widać, że 9970 to zdecydowanie więcej niż 9798. Stąd właśnie ta liczba po lewej stronie, ten ułamek po lewej stronie jest większy.